Witam wszystkich i zapraszam do obejrzenia krótkiej relacji z konferencji meteorytowej, która odbyła się w Zielonej Górze oraz poszukiwań meteorytu Wilkanówko. Do Zielonej Góry pojechaliśmy autostradą, a w czasie jazdy rozmawialiśmy na tematy meteorytowe. Zatrzymaliśmy się w agroturystyce Agroletnica, gdzie były bardzo smaczne domowe posiłki. Następnego dnia pojechaliśmy na konferencję, gdzie były bardzo fajne wykłady. Był czas na rozmowy, na zakup meteorytów oraz na wspólne spotkania, wspólne jedzenie. Przekazałem płytkę meteorytu Pułtuskiego panu Andrzejowi Bilskiemu, który był inspiratorem do poszukiwań meteorytów w Polsce. Odwiedziliśmy też Planetarium Zielonogórskie, obejrzeliśmy film. Oto opowieść o imponującej przygodzie. Opowieść o fascynacji kosmosem, odwadze i wytrwałości. Historia o tym, jak Europa udała się na południe, by badać gwiazdy. Europa ku gwiazdom. Następnie wysłuchaliśmy wykładu na temat meteorytu Wilkanówko, który prowadził profesor dr Szymon Kozłowski. Następne dwa dni spędziliśmy na poszukiwaniach. Witam wszystkich. Jestem już w Wilkanówku na poszukiwaniach w lesie. Pierwszy dołek, bardzo duża ilość kamieni, wszystkie magnetyczne. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 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 dziesięć. 14 kamieni w jednym dołku, wszystkie magnetyczne, więc teren będzie bardzo trudny. Co uda mi się znaleźć, zobaczymy. Przyjechało około 400 osób. Rozeszliśmy się po różnych kierunkach w lesie. Co znajdziemy, zobaczymy. Będzie ciężko. Teren mimo jest bardzo duży, parę kilometrów, więc to jest naprawdę totolotek. Jeżeli się coś znajdzie, to będzie po prostu ogromny, ogromny sukces. Zobaczymy, biorę się za poszukiwania. Dzisiaj będę chodził w tą stronę, jutro w tamtą. Zobaczymy, czy uda mi się coś znaleźć. Testowaliśmy wykrywacze i doszliśmy do ciekawych wniosków. Sygnał się pojawia dopiero za kamieniem. Nad innym kamieniem jest podobnie. A jak będzie się zachowywał teraz na meteorycie? Sygnał jest o wiele bardziej wyraźny. Sygnał jest dużo mocniejszy i bezpośrednio nad meteorytem jest bardzo wysoki ton. W tym trybie wykrywacz jest bardzo cichy i stabilny. Natomiast jeżeli odblokuję mu na chwilę dźwięki z dynamiki, teraz jest w trybie jednoczesnym statyka plus dynamika, ale ma również włączony właśnie z dynamiki dźwięk. Meteorytu nie udało nam się znaleźć, ale zdobyliśmy doświadczenie w poszukiwaniu w lesie oraz ustawialiśmy na nowo nasze wykrywacze w terenie, który był bardzo trudny, a na pewno przydadzą się do innych poszukiwań. W drodze powrotnej również rozmawialiśmy na tematy meteorytowe i już snuliśmy plany na kolejne wyjazdy w celu poszukiwań meteorytów.